Cześć, witam was serdecznie. Słuchajcie, nie spodziewałem się takiego mocnego odzewu co do powtórek i pokazywania błędów. No, okazuje się, że tych błędów robi się coraz więcej, czy błędów, czy może, nie wiem, lagowań gry, opóźnień i w ogóle, i w ogóle. Tutaj jest powtórka przesłana przez kolegę 13 Wojownik. Specjalnie nie zmieniam kamer, nie robię na wolną. To, co widzicie, tak on grał, żebyście zobaczyli to, co on. Chodzi tutaj o to, że kolega wysłał mi powtórkę z opisem takim, że pierwszy strzał oddał, było wszystko ok. Następne strzały były na zasadzie takiej, że albo wylatywały poza celownik, albo ich nie było. Plus do tego pojazd mu się blokował. Nie miał tutaj w lewym dolnym rogu na obrysie czołgu zaznaczonym X-em blokowanie gąsienic. Nie mógł po prostu odwracać pojazdu na trybie satelitarnym, musiał manualnie pojazdem kierować. Zobaczycie tutaj, pierwszy strzał jest akurat wszystko w porządku. No i co można powiedzieć? No, coraz to więcej baboli się robi w tej grze, no niestety. I naprawdę się tego nie spodziewałem, że aż tyle tego będzie. Ja nie pamiętam, żebym jakichś tam super błędów, jak zaczynałem grać, plus do któregoś tam patcha. No ale to, co się już zaczyna wyrabiać, to naprawdę jest tragedią. Ping 100. Nie wiem, w innych grach też nie mam problemu, nawet jak jest wyższy ping. Nie ma czegoś takiego, że pociski znikają czy coś. Jest jakieś tam drobne opóźnienie, a tutaj jak widać ping 100 i już. Zobaczcie, wystrzelił i pocisku nie ma. Po prostu go wcięło. Chyba że jakiś słaby był, jakiś nie wypał czy coś tam i wyleciał i upadł koło przed pojazdem, nie wiem. Patrzymy następnie. Dobra. I patrzymy sobie ponownie. Zobaczcie, tu już jest problem. Nie może obrócić pojazdu. Celownik jest tam, a on tutaj próbuje coś zrobić, no nie da rady. Pojazd się nie obraca. Tak więc gra naprawdę zmierza ku przodowi. Naprawdę ją polepszają, jak było to mówione wczoraj w telewizji. Obejrzałem. Czy to będzie ten moment? Kurczę. Zaraz zobaczymy, bo już nie pamiętam. Chyba tak. Zobaczycie, gdzie wyleci pocisk. Dobra. No, wczoraj mówię, obejrzałem na Nationalu czy National Geographic pierwsze niecałe 10 minut Mega Fabryk Wargamingu, bo to, co mówili, to mnie po prostu śmieszyło. Jak to mówili, że udaje im się odtworzyć 95-97% historyczności w tej grze. Tylko nie wiem, w którym kierunku, czy modele pojazdów, czy strzelanie, bo strzelanie to w ogóle jest jakaś paranoja. I teraz to będzie chyba to. Specjalnie zmniejszyłem czas. Zobaczcie, gdzie pocisk uderzył. Po lewej stronie. 10, 15 centymetrów od celownika. No, naprawdę super. Czyli mamy ogólnie tak. Brak poruszania się pojazdu w trybie satelitarnym. Trzeba manualnie go przestawiać. Pociski latające poza celownik, jak i pociski znikające. Znikające, nie takie, że strzelamy i znika czołg, tylko po prostu pociski znikają. Nie ma w ogóle efektu strzału. I zobaczcie, znowu przestawia się, bo nie mógł się ruszyć w trybie snajperskim.
To jest po prostu śmiech na sali. I nawet jeśli jest ping, to czegoś takiego nie powinno być. I pocisku znowu nie ma. I tak sobie ktoś powie, że bez premki można grać. No oczywiście, że można, tylko zagrajmy sobie teraz 8. czy 10. tierem i niech będą takie cyrki w grze, to jesteśmy na minus i to pięknie. Fatalnie, fatalnie ta gra zaczyna wyglądać. I lepiej niech coś z nią zrobią, bo naprawdę trochę graczej mu będzie. Wiadomo, no, ktoś odejdzie, a ktoś po prostu przyjdzie następny. Za jednego, który odejdzie, przyjdzie 10 innych, ale to nie potrwa długo, no. Jeśli będą olewać tak graczy i zgłoszenia i tłumaczyć, że wszystko jest w porządku, bo to jest problem pinga, bo to, bo mody, bo grafika, no, daleko nie zajadą, to do czasu będzie. Oczywiście zamysł na grę jest bardzo fajny, gra jest bardzo fajna, ale gdyby nie te błędy, no, gdyby... Zobaczcie. O, i znowu nie może przestawić pojazdu. Obrócić go. Celownik sobie jest tam, a on gdzie indziej patrzy. I teraz znowu obraca manualnie pojazd. No i co tu dużo mówić? No, kicha stolcowa i nic więcej, no. Naprawdę się nie spodziewałem, że będzie tyle dostanę maili z powtórkami. Oczywiście niektóre były zbyt pochopnie oceniane. Trzeba się dokładnie, że tak to nazwę, przyjrzeć i na spokojnie obejrzeć po nawet kilka razy, żeby zobaczyć, że nie jest to bóg żaden na tych niektórych powtórkach, ale jak widać, niektóre są prawdziwe i całkowicie trafne. Zobaczcie. Nie ma znowu pocisku. Kolega wystrzelił, nie ma. Jaki tu jest sens gry w takim wypadku? Druga sprawa. Ktoś tam wczoraj pisał, że na wyższych ustawieniach gra idealnie mu chodzi, a na niskich mu laguje i rwie. No to o co tu chodzi? W ogóle wysyłałem tiketa do supportu, czy jest możliwość, żeby pocisk wylatywał z lufy 45 stopni poza celownik. No to powiedzieli, że tak. Ustawienia graficzne mają wpływ, że mogę mieć za duże używanie modów, bądź jeszcze tam coś, a jeśli nie, no to było opóźnienie serwera i radzą włączyć serwerowy celownik. No niestety, ale na serwerowym celowniku u mnie raczej grać się nie da, dlatego że ten celownik nie chodzi płynnie, tylko po prostu tak jakby rwie. Przesuwam go i tak jakby klatkuje lekko, a mnie to bardzo drażni, więc o, i znowu nie może pojazdu przesunąć, obrócić. A więc naprawdę fantastyczna gra. Naprawdę możemy dużo zdziałać podczas bitwy, jeśli takie rzeczy się dzieją. A później jest się wyzywanym od nuba, bo Arta zestrzeliła jeden pojazd, a mógł zestrzelić tutaj naprawdę 3-4 lekkim cyckiem. No ale wstyd, Wargaming, wstyd. Po prostu. Zobaczcie. Pocisk wystrzelony. I nic. No i koniec bitwy. 10 sekund już. Że dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się.